Powiedzcie mi, czy taki stan, idziesz sobie drogą, pamiętasz chodnik, jakaś, wyobraź sobie dróżkę, chodnik, piasek albo po lesie i nagle coś ci wpadnie do buta. To co robisz? Jaka jest procedura? Jaka jest procedura? Czyli tak, coś mi wpadło do buta. Informacja dotarła do mózgu. Niektórym troszkę później, ale to nie jest. Czasami tak jest, że no nie uwiera aż tak, więc sobie mogę po prostu i zatrzymuję się, ściągam buta, wyrzucam kamień, wkładam buta, idę dalej, tak? To jest normalne? Przynajmniej w większości, tak? Bo często, proszę. Ale mamo, a ile masz lat? 45! W związku z tym, widzimy, że w życiu duchowym jest coś takiego jak normalny stan, kiedy żyje w stanie łaski, tak? A każdy inny stan będzie... Jak? Kwas, dobry tekst, nie? Czyli stan łaski to stan, tak jak tutaj patrzcie, świecą lampki, podłączone są kamery. To jest stan podłączenia do góry, prawda? Łaska spływa. Ale człowiek, który jest niepodłączony, to jak się na Boga nie otwiera, nie podłącza, czy podłącza, to otwiera się na kogo? Na każdą inną rzeczywistość, która otacza, tak? Teraz chciałbym tak w skrócie pokazać, że to, co, o czym teraz powiem, o tym rachunku sumienia świętego Ignacego, który zachęcał, zalecał, żeby robić go, właśnie wtedy to jest coś takie porównywalne, jak przychodzi taki moment, że czujesz, że coś w sercu nie gra. Ignacy zalecał, żeby to robić raz dziennie, czyli podsumować dzień. Kto tak robi? Ręka do góry. Raz dziennie podsumowuje dzień. Dziękuję Bogu. Dobra. A kto chciałby częściej? Większość. Widzicie, już w tym momencie to, co się dzieje tutaj między nami, jest pewna zgodność, że każdy z was chce być naturalnym wobec Ojca. Chce być normalnym wobec Ojca. A więc nie własną mocą, tylko dzięki łasce Bożej to się może stać. Ale trzeba tak jakby zatrzymać się, zobaczyć, jaki to jest kamyczek. Mały, duży, ale coś tam rusza, więc ściągnąć buta, założyć, wyrzucić kamień, włożyć buta i pójść dalej. Ignacy zachęca, żeby to zrobić tak w 5 kroków. Chcecie spróbować teraz? To wygodnie usiądźcie. Ja to zrobię w takim skrócie, natomiast będę chciał od słowa do konkretów, nie? Najważniejsze, żebyś wygodnie usiadł, wyprostował kręgosłup, uregulował oddech. Ok. I teraz pierwszy krok to jest dziękczynienie. Za co byś dzisiaj chciała powiedzieć Bogu dziękuję? I tak popatrz na cały dzień. Nawet możesz się uśmiechnąć do Pana Boga i powiedzieć dzięki Ci Boże, dzięki Ci, dzięki Ci. Dzięki, bo tych dzięki jest więcej niż tego, co było nie tak. Drugi krok. Poproś Ducha Świętego, żeby dał Ci tę łaskę, by otworzyły Ci się oczy na Jego działanie. Możesz wyobrazić sobie, że w tym momencie spotykasz się ze swoim aniołem stróżem, on Ci pomaga się modlić, pomaga poczuć się dobrze w tej rzeczywistości. Poproś Ducha Świętego, abyś Ci otworzył oczy, abyś umiał stanąć w prawdzie. Tak, jak było. Trzeci krok. Przeglądnę cały dzień. Tak jakbym dostał okulary od anioła i mówi, dobra, teraz popatrz przez pryzmat moich okularów na ciebie tego dnia. I popatrz na siebie rano. Jak wstawałeś, jakie myśli się pojawiły, jakie emocje, uczucia, co robiłeś rano,
Czułeś jak zombie, idziesz do łazienki, do kuchni, a nie ma po drodze refleksji. Trzeci krok, patrzę od momentu wstawania do śniadania, co jadłeś, kogo spotkałeś, jak się odzywałeś, jakie były twoje reakcje na różne tam osoby, wyjście do pracy i tak do południa. Popatrzysz na siebie, zobacz, uświadom sobie, że tak właśnie było, uświadom sobie, zostaw, idź dalej. Obiad. Po obiedzie. Zobacz siebie, uświadom sobie, że to było, zostaw i idź dalej. Tak jakbyś oglądała siebie w telewizorze. I do teraz, do tego spotkania. Jaki był powrót do domu, jaki były nastroje, zmęczenie, niezmęczenie, myśli. Zobacz siebie, uświadom sobie, że to było, zostaw i idź dalej. I teraz tu spotkanie. Jakie było twoje nastawienie? Jak się to stało, że tu jesteś? Z czym przychodzisz, a z czym wychodzisz? Uświadom sobie, że to jest w tobie, że to jest część ciebie. Zostawiasz i idziesz dalej. Czwarty krok. Za co chcesz Boga dzisiaj przeprosić? Konkretnie. Popatrz jeszcze raz na ten dzień i teraz jest okazja, żeby przeprosić. Przepraszam. 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 I piąty krok. Ja to proponuję, żeby zrobić jedno małe postanowienie. Coś, bo po tych czterech krokach powinno się wyzwolić w twoim takie pragnienie, no, że już wiem, jak ten kamień tam wpadł, nie, do tego buta, to teraz, nie, postanowienie. Na przykład nie będę wkładał nogi tam, przepraszam, nie będę wkładał gdzieś tam nogi, żeby tam nie nalało się, albo... W każdym razie jedno postanowienie, że na przykład mam wyrzuty sumienia dzisiaj, że komuś tam coś dokuczyłem albo nie zauważyłem kogoś, no to na przykład jutro na przykład mojej sąsiadce powiem dzień dobry. Obojętnie jaki by nie miała nastrój, czy, bo myślę, że to poprawi nasze relacje. Pięć kroków. Dziękczynienie, prośba do Ducha Świętego, przegląd całego dnia. Czwarty krok, przeproszenie. I jedno postanowienie. Możesz postanowić sobie na tydzień, możesz postanowić sobie na dwa tygodnie, ale w tym podsumowaniu, jak będziesz robić na drugi raz, zobacz, czy rzeczywiście to cię rozwija, nie? Czy przyglądasz się. Dobrze, można już otworzyć oczy. Ja teraz za świętym Ignacym podałem coś, co jest taką perełką. Perełką do ćwiczeń. Bo jeżeli jest coś, co zabiera mi radość, jeżeli coś mi zabiera i tak jak dzisiaj czytaliśmy w modlitwie eucharystycznej, to jest jakiś pasożyt, któremu trzeba się przyjrzeć, oddać to łasce, a Pan Bóg dzięki tej łasce wypali i wróci ci normalność, naturalność. A będzie to się objawiało na przykład uśmiechem na ustach, wolnością sercu i radością serca. Tego rodzaju ćwiczenia naprawdę robią ludzie, którzy chcą widzieć swój rozwój. I naprawdę, jeżeli zainwestujesz tylko w ćwiczenia i takie rozmowy na ten temat, to zobaczysz, że już w krótkim czasie zobaczysz, że to jest takie coś cudownego.
nie tylko śpiewamy o radości, ale ona będzie emanować tu, od serca. Pytania? Wiem. Trzeci krok, prawda? Ten krok może wydawać się nam trudny, bo na przykład poważnie się zrobiło, nie? Zaraz powiem jakiś kawał o jajku. Trzeci krok jest, tak jak każdy inny krok, powinien mniej więcej mieć tak równo rozłożony. Tak, ten trzeci krok może być taką pułapką dla niektórych. Ci, co na przykład patrzą na siebie i na przykład wchodzą jeszcze raz w jakąś tam rozmowę ważną w ciągu dnia albo jakąś sytuację i na nowo ją przeżywają. I to jest błąd. Nie? To nie wchodzimy jeszcze raz. Patrzymy przez pryzmat okularów Bożych. Żeby nie dać się znowu, wiecie, znęcić, skusić, nie? Że na przykład wchodzę do domu, ja lubię ten przykład, wchodzę do domu i patrzę, buty rozwalone, nie? I nagle człowiek aż jakaś nerwa weźmie, nie? I krzyczy, kto te buty tak porozwalał i tak dalej. Natomiast nie? Na drugi raz, jak nie chce się dać złapać w pułapkę, to na przykład, aha, wiem, że moje dzieci są w domu, dlatego są buty, nie? Pewnie szybko biegły do lodówki, żeby, bo są bardzo głodne, a jak są głodne, to są zdrowe i tak dalej, nie? Można pozytywnie na to popatrzeć albo negatywnie. Dobrze, to ja w tych pięciu krokach, to są takie mini, że tak powiem, konferencyjne nauki. Jakby ktoś miał pytanie, to myślę, że do ojca Remiego albo do tych, którzy praktykują. Kto obiecuje... Kawał powiedziałem. Kto chce spróbować, kto chciałby spróbować wejść w taką fajną taką relację rozwoju osobistego razem z Duchem Świętym? Ręka do góry. A to ćwiczenie zajmuje każdemu z was tylko jedną taką chwilę, że chce spróbować. Jezus, jakbyśmy nie byli smutni, to On by nie przyszedł na ziemię. Bo On chce nam wrócić radość. Jakby nie było wojen, to Jezus też by nie przyszedł, bo On chce tam wnieść pokój. Jezus, jakby zobaczył, że mamy wszystko poukładane w rodzinach, to też by nie przyszedł, bo wszystko jest poukładane. Gdybyśmy z raju nie wyszli, to On by nie przyszedł tutaj na ziemię, żeby nas do tego raju na nowo przetransportować. Dzięki łasce. Nie? A to jedno z ćwiczeń. Wyłapuje się ten wężowaty ogon, widzi się tego pasożyta i mówi, Panie Jezu, oddaję go Tobie. A On wtedy wszystko Ci wraca, co jest utracone przez grzech. Amen.